popełnienia przestępstwa na policję i prokuraturę. Również poinformowaliśmy organy takie jak kuratorium w Poznaniu i delegaturę Kalisz. Natomiast wczoraj wpłynęło pismo do pana burmistrza z prośbą i właśnie dzisiaj takie samo pismo przedstawiliśmy tutaj do was, szanowni państwo, z informacją, że zwróciliśmy się jako Rada Rodziców o zawieszenie pani dyrektor w pełnieniu funkcji dyrektora, gdyż uważamy, że zanim rozpoczną się wszystkie działania sprawdzające działalność pani dyrektor. Mam pytanie, bo pani wspomniała coś o ankietach. Co to były w ogóle za ankiety? Dotyczyły wyposażenia, spełnienia warunków szkoły na przyjęcie sześciolatka w szkole, tak? I koleżanka jest w trójce w klasie pierwszej. Otrzymała ankietę do podpisania, że nasza szkoła jest dobrze przygotowana do przyjęcia sześciolatka do szkoły. Przy czym no, jest aktywistką od wielu lat, zasiada właśnie w gronie Rady Rodziców, organizuje zaprawy karnawałowe, naprawdę zaangażowana mama. I mówi, ale ja tutaj tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego już są krzyżyki powstawiane w wypowiedziach. No ale o co pani chodzi, pani Sabino? Wychowawca, bo oczywiście, że rozmawiała pani wychowawczyni. Pani Sabino, przecież szkoła jest świetnie przygotowana. A koleżanka mówi, że ona nie widzi tego przygotowania, ma dziecko w pierwszej klasie, toalety są niedostosowane. Długi był nacisk i w końcu koleżanka ma na ręką, bo ma na słowa, no wie pani, nie spodziewałam się, że pani tu będzie jakiś opór stawiała, że pani tego nie podpisze. I koleżanka teraz ankietę podpisała. Ale faktycznie one były już gotowe, przygotowane z krzyżykami wydrukowanymi. To nie była, to nie, ten rodzic sam nie wypełniał tej ankiety. Jesteśmy zdesperowani. A nie chcielibyśmy dojść do takiej sytuacji, że będziemy musieli po prostu pewnego dnia stanąć przy drzwiach szkoły i powiedzieć pani dyrektor, pani tutaj dzisiaj nie wyjdzie. A jesteśmy zdesperowani naprawdę, bo boimy się, że naprawdę już pewne rzeczy są, no nie wiem, zabezpieczone. Ja poprosiłam panią dyrektor Janowską, aby się ustosunkowała, bo uważam, że dwie strony mają prawo się w tej sprawie wypowiedzieć. Ale z kolei, tak jak pani mecenas zaznaczyła tutaj wcześniej, również jest w sprawie organu prowadzącego zespół nr 3, ale w jurysdykcji burmistrza nie leżą wszystkie sprawy. Ale nie było mnie 28 marca na sesji, miałam urlop, ale przeczytałam skargę, którą Rada Rodziców złożyła. Natomiast chciałam również panią powiedzieć, że zawieszenie dyrektora szkoły nie jest możliwe. Dyrektora szkoły można odwołać, ale odwołanie dyrektora szkoły jest sytuacją szczególną i odbywa się też w sposób szczególny. Co szczególne? Pani wie o tym, bo do Urzędu Miejskiego od dłuższego czasu docierają te informacje. Tak samo jak państwo wiedzieliście o tym, w jaki sposób są pracownicy tej szkoły zwalniani, gdzie wywierano na tych pracowników tak naprawdę presję, żeby nie odwoływali się do sądów, żeby podpisywali różnego rodzaju dokumenty, które były wykorzystywane przeciwko nim przy zwolnieniach. W taki sam sposób wykorzystano pozycję służbową pani dyrektor do tego, żeby wymusić na nauczycielach podpisywanie tych rojalek. W taki sam sposób wykorzystywano pani burmistrz. Ja pani przekazuję te informacje, które jestem przekonany, że pani, że do pani też dotarły. Gdzie uczniów również namawiano do tego, żeby podpisywali oświadczenia o tym, że uczestniczyli w zajęciach, których nie było. I to nie jest pierwszy przypadek, o którym dziś mówią rodzice. Którego nauczyciela się najbardziej lubi, a dlaczego się go nie lubi? No to czy pani nie wie o działaniach, które mają eliminować część nauczycieli po to, żeby w to miejsce zatrudniać innych nauczycieli? Czyli do pani nie dotarły informacje o tym, że próbuje się eliminować, teraz nie będę precyzyjny, bo nie wiem, że na przykład szykuje się zmiana nauczanego języka w tej szkole. Czy pani nie wie o tym, że w tej szkole pani dyrektor, przecież mieliśmy, ja nie uczestniczyłem w sesji przed tygodniem, ale radni, rady miejskie przez panią dyrektor byli okłamywani. Ile musimy mieć dowodów na to, żebyśmy się przekonali, że coś tutaj nie gra? Pani burmistrz informuje panią, że również na Radzie Pedagogicznej pani dyrektor opowiadała nauczycielom,
że niejaki Robert Kaźmierczak chce sprywatyzować tą szkołę. Razem z panią wicedyrektor. Wszyscy się ciebie szkoły. Jaka będzie pani reakcja na informowanie rodziców o tym, że pani dyrektor im opowiada, że za chwilę od 1 września będą czesne płacić? Czy pani wytłumaczyła pani dyrektor, jak doprowadzić do sytuacji, w której czesne się wprowadza? Że musi się zmienić status szkoły całkowicie? Że tą szkołę trzeba zlikwidować? Czy naprawdę to wszystko do pani nie dodano przez te tygodnie? Bo przecież o tym każdy z nas radny wie. Do każdego z nas te informacje w jakiejś części docierają. My o tym dyskutujemy, tylko trochę też udajemy, że się tam nic nie dzieje. Bo ja nie wiem, co musi się w tej szkole jeszcze wydarzyć, żeby